Test. Dobra, zaczynamy. Dzisiaj tak z grubsza tylko popowiem parę rzeczy, bo jest już późno, żeby jeszcze coś tam z tego było, więc jedziemy. Cześć, nazywam się Maciek, to jest 3WN Krypto. Wszystko, co ja powiem, jest tylko i wyłącznie moją opinią, nie jest poradą inwestycyjną. Pamiętajcie, jeszcze są tutaj też partnerzy, ale ich oferty nie są żadną też rekomendacją. Moja pralka startuje, więc ja tutaj od razu zamieniam się w power. Słuchajcie, Bitcoin, dominacja Bitcoina. W tej chwili zeszła troszeczkę zbyt nisko, nachodząc na pierwszą falę i być może jest już koniec wzrostu tych fal. I w tej chwili mamy tutaj top. I jeżeli tutaj jest ta inwalidacja tej pierwszej fali, to wychodzi, że dominacja Bitcoina może zacząć spadać. Jeżeli tak, to mówimy tutaj o raczej zakończeniu wzrostu, powiedzmy, Bitcoina. Bitcoin byłby teraz takim bokiem tutaj, a jego profity zaczęłyby się wlewać do różnych tutaj altów. I przejdźmy sobie przez parę altów. Tara zaczyna startować. Jak zaploduje to jeszcze nie będzie za późno tutaj właśnie na taką falę piątą. Kolejnym jest tutaj, uważajcie, XVG, czyli Verge. Jest bardzo długo, od sierpnia w konsolidacji bocznej. Bardzo ładnie pasuje tutaj na taką korektę boczną. Jest dosyć na energii, całkiem nieźle, więc uważajcie, bo jest na Fibonacci też 60, czyli Golden Pocket. Ładnie wygląda. Ja ustawiłem sobie alarm tutaj na 3700 i jak będzie się tędy wyłamywało, to ono też lubi ostro pompować. Także wtedy byłby strzał. Na razie tutaj nie bardzo, przynajmniej ja tutaj nie za bardzo wchodzę. Możemy teraz zobaczyć sobie AGIX, które no tak powiem, że troszeczkę zamulone jest, ale jak kasa się będzie wlewała, prawdopodobnie wleje się też do takiego tutaj AGIX-u. Tutaj mamy GDAC jeszcze. W tej chwili GDAC tutaj próbuje tutaj się odbijać. Chyba nagrody coś takiego będzie rozdysponowane niedługo. Więc uważajcie, tutaj może być dosyć ostre odbicie. TKST na razie zbiera się, tak jakby tutaj byłby ten bottom w tym momencie, czekamy na ich produkt. MBOT, no tak coś bardzo tutaj kuleje, ten MBOT chyba raczej nie będzie na tej trakcji. Unibot, tak czekam na takie tutaj odbicie w tym kanale. Dobra, czekam na odbicie w tym kanale, powiedzmy o mniej więcej tutaj w tym kanale, ale na razie no... Chciałbym zobaczyć tutaj wyjście, bo wtedy byśmy bardziej wychodzili tutaj do góry. Czekam na TKST i czekam na Volt, który właśnie tutaj od środka kanału zaczął się odbijać. Czekam na dywergencję, już wtedy być może będzie jakieś odbicie, wtedy w tym miejscu może byśmy tutaj już to właśnie zakończyli, tylko że nie widzę dywergencji. Ale chciałbym jeszcze tutaj zobaczyć spadek na 10 centów. Wtedy prawdopodobnie byłaby już ładna tutaj dywergencja, ładny widok, ale na razie retestujemy ten środek kanału, który bardzo jest tutaj widoczny, więc teraz bym nie sprzedawał, jeżeli ktoś trzyma, a bardziej patrzył na podbicie, tak, możemy aż podbić nawet do 18 centów i potem znowu, powiedzmy, runąć tutaj albo wyjść, ale dwa scenariusze widzę do góry w tej chwili. Dobra, to Fido. Nowe tutaj rzeczy się pojawiają, coś tam na Fido, jakieś nowe informacje, jakiś marketing, coś tam, także uważajcie też tutaj na te Fido. I nasz Nasdex, no chyba raczej tutaj nie wyjdzie zbyt daleko, nie widać tych newsów, coś się ociągają z tym pierwszym swoim Real World Asset tutaj tą rzeczą, więc coś tak nie widzę na razie, jakby to można było pokazać. Weźmy sobie jeszcze tutaj na Maxie Abel, zaraz jest tutaj Abel. Na razie Abel wygląda dosyć ciekawie. Czekam tutaj cały czas, zobaczcie, ta cena zaczęła właśnie spadać. Ja tutaj to narysowałem, ale to przeciągnę to w tym miejscu. Po prostu ten pattern pasuje mi na spadek, wycięcie tutaj stop lossów, jak ktoś ma, następnie zebranie i dopiero wtedy. Pamiętajcie, tutaj ten układ trójkąta bardzo jest podobny do tego układu. Zobaczcie, bardzo jest podobny. Ale ten pattern najczęściej charakteryzuje się wyłamaniem do dołu, a następnie potem wyłamaniem do góry. Więc jeszcze byśmy tutaj zobaczyli sobie TIE. TIE dosyć ciekawie wygląda, oczywiście na spadek. Tutaj osiągnęła raczej swój top w tym miejscu.
I w tej chwili widzimy, że na półgodzinówce może mieć w tej chwili podbicie, dosyć ładnie to wygląda. Podbicie byśmy mieli do około, powiedzmy, podbicie byśmy mieli do około tak 12,7-12,4 dolara. A później zobaczymy, czy jak będzie szybszy ruch, to już będziecie w tradzie, to już będzie ok, tak? Ale wtedy by też pasowało, jak tutaj zobaczymy spowolnienie, może jakąś dywergencję wtedy, to tutaj by byłby nasz max i kolejny short można by było tutaj zakładać. Także to tyle, jeśli chodzi o TIE, tylko może zaznaczę tutaj mniej więcej dotąd, gdzieś byłby, gdyby było te czerwone pole, to by mnie interesowało. I co tutaj jeszcze? Mniej więcej ING bym jeszcze zobaczył. ING, no zobaczcie tutaj ładnie, ten ZRX bardzo ładnie retestuje, tak jakby na kolejną falę, zobaczmy jak to jest z mocą. No całkiem, całkiem, postawię sobie alarm w razie czego na ZRX-a, bo jak zacznie wychodzić, może być ciekawie. Ładnie przypompował, czekam na RLC, które mam nadzieję też by tutaj przypompowało wreszcie. RLC lubi pompować, no zobaczcie. Ten wykres to jest właśnie ZRX-u, bardzo podobny. Dzisiaj data miała taki podobny właśnie wystrzał. Gdzie on ta data tutaj jest? A to jest data jest bardziej w AI. Gdzie ona jest ta data? Także coiny AI cały czas. Jak ktoś szuka coinów na portfolio, no to słuchajcie, coiny AI naprawdę będą raczej szły w przyszłej hoście. Ok, po prostu mega data coś tam. Także zobaczcie, jak ładnie wygląda tutaj data. A to jest wykres ZRX-a i zobaczcie, jak równiutko wykres się pokrywa. Bardzo ładnie. Czekam teraz, żeby RLC coś podobnie takiego zrobiło. Coś podobnie. Więc ja bym patrzył na coiny AI. Te, które już poszły, patrzyłbym pod lekkiego tutaj shorta, bo już się kończą te ruchy. Tak? AGIX jeszcze nie poszło. Te, co nie poszły, to jeszcze na wystrzelenie do góry. Dlatego AGIX patrzę bardziej na taki wystrzał. Tak? Na taki wystrzał. W górę. Jeszcze zobaczmy sobie, bardzo dużo poszło ING. I te ING bym tutaj... No właśnie, zobaczcie, doszliśmy równo, żeśmy to chyba na live mieli, do 37-40 dolarów, tak? I zaczęliśmy tutaj, zaczęliśmy spadek, więc w tej chwili troszeczkę ciężko by było tutaj przyshortować. Ja to bym poczekał na podbicie do 38, tutaj w tym miejscu i bam, i koniec. Ale tutaj ten target odmierzony z nakrywających się chyba trzech poziomów Fibonacci bardzo ładnie zadziałał. Dobra, to tyle, jeszcze możemy sobie zobaczyć poziomy na high bloku, zobaczcie, likwidacji na Bitcoinie. Mamy tutaj na 43 tysiącach, ale tutaj większość tych poziomów jest na 39 tysięcy. Na razie jednak idziemy bokiem. Tutaj jak nic się nie zmieni, to zobaczcie, jak ładnie to pasuje do takiej korekty, bym powiedział, bocznej, tak, w tym miejscu, czyli jakbyśmy tutaj zeszli jeszcze raz, to byśmy mieli bardzo prostą taką dosyć drogę, byłoby to ABC, czyli na przykład pierwsze W. Jakbyśmy coś takiego jeszcze zrobili, to jest, wiecie, godzinówka, więc to się... Wszystko by, nie wiem, zrobiło w jakieś 2-3 dni, ale wtedy jakbyśmy szli takim bokiem, to nasze alty by po prostu bujały. Jakby Bitcoin szedł takim bokiem, alty by bujały. Po prostu pompowałyby. Dobra, idziemy do wiadomości. Dzisiaj ciekawie, słuchajcie, Ghost, tak, czyli ten GDAC będzie dawał revenue dla właśnie stakerów, tylko to już mogło się stać, chyba ta wiadomość. Właśnie dlatego cena opada. Jeżeli to się jeszcze nie stało, to właśnie pod to zagranie by było. Ładnie by było, ładne by było odbicie, tak? Więc dobre to, dobrze by to wyglądało. Blockchain Bank zaczyna swój swap. Uważajcie, i teraz tak. Jak na ich apce, na ich apkę wpłacicie, to zamiana Blockchain Banku na fee nic was nie kosztuje. Po prostu jest, wciskacie tylko exchange, jest fee, dziękuję i do widzenia. Ja osobiście, jakbym miał to na DEX-ie, to bym po prostu sprzedał Blockchain Banki i nowy kontrakt wpisał fee i odkupił sobie na przykład fee, jeżeli ktoś chce to trzymać, tak? Dalej. Ator, dosyć ciekawa sprawa. Zobaczcie, Ator cały czas pnie się tutaj z tym robieniem tej sieci, tylko że tak jak czytam bardziej ze zrozumienia, co jest czym, no to na razie tylko pokazują, że no zbliżamy się tutaj, tak? Upcoming dates, milestones, a progress made, bla 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 bla. I tutaj we are moving at a fast pace across network. Protocol and hardware development. I tutaj mnie zastanawia. Zastanawia mnie to. Żeby zrobić hardware, ok, i dystrybucję i w ogóle, jeżeli tak to ma wyglądać, to nie wiem, czy to tak szybko będzie po prostu. Nie wiem. Na razie widzę, że ludzie trzymają Ator, dobra, ale jeżeli wkrótce będą pompy na innych coinach,
to uważajcie, bo ludzie trzymający tutaj właśnie Ator mogą, gdzie ten tutaj Ator jest, ludzie mogą zacząć puszczać cały ten pakiet, ok? Cały ten pakiet. Na razie całkiem nieźle się trzymają, tak? Tutaj cena tutaj się trzyma na 200, ale ludzie mogą stracić cierpliwość i wiecie, powiedzą sobie, a dobra, jak spadnie, to ja sobie tutaj odkupię i nagle wszyscy zaczną dumpować, wtedy ludzie, oh my god, i nagle cena będzie spadała. Bardzo ciężko jest zbudować sieć w tak krótkim czasie. Taka jest moja opinia, zobaczymy. Zobaczymy. We are moving, dobra. Zobaczcie, tutaj jeszcze nawiązanie tego filmu całego, tak? Zostać świat ze sobą i w ogóle to, co nie ma być w 2024 roku, ten Civil War i oh my god. Spójrzcie, pełnia, super księżyc w przyszłym roku, 18 września 2024. I plotki mówią, że zrobiłoby się to we wrześniu, żeby nie dopuścić do wyborów. Żeby po prostu nie dopuścić do wyborów. W tym momencie Trump oraz Dos Santos oraz Vivek stają się bardzo prężnymi, dobrze wyglądającymi kandydatami. Okay? I widać, że troszeczkę jest popuch w tych starych tam dziuplach i boją się, że oni mogą wygrać. Boją się. I coś mi się wydaje, że mogą nieźle namieszać. Tak jak w ostatnich wyborach jeszcze im to wyszło, podrabiając te głosy według mnie. A w tych nowych po prostu odpalą jakiś czar-par. Tak mi się wydaje. Info pierwsze z branży ocynkowej. Mam bezpośrednie info z zamówień płynących do jednej z największych ocynkowni w PL. Do tej pory większość zamówień, które realizowali, to były Niemcy. Słuchajcie, to jest bardzo ciekawe nowość. Ale w okolicy Plandeki aż do teraz Niemcy praktycznie nie zamawiają lub robią to sporadycznie. Obecnie większość dostaw leci na Skandynawię oraz Danię. Co się okazuje, w Niemczech nie ma z kim rozmawiać na temat biznesu, ponieważ jest mnóstwo narodowości, które poobsiadało stołki i nie można się z nimi dogadać. Powiem wam, że ten problem też jest w Irlandii, wiecie? Sporo jest przyjezdnych tutaj i tak jak kiedyś tam z Irlandczykami się normalnie to dogadywało, pyk, no problem, dobra, przyniosę potem coś tu, wymienimy, poko, tak teraz tutaj, nie, robią się takie typowe, powiedzmy, polskie warunki, tak każdy za każde euro traktuje ciebie jak, wiecie, jak jakiś nie wiadomo co, nie, także wiem, o czym tu jest mowa, takie ciężkie dogadania się, no i w Great India robi się też bardzo podobnie, tak. Jak był pierwszy. Bardzo mało się buduje i nie ma takiego zapotrzebowania, jak było w poprzednich 20 latach. Za to Skandynawia bierze każdą ilość. Czyli widzimy, że te problemy w Niemczech mogą być właśnie z takiego poziomu troszeczkę innego. Ciekawe właśnie, jak inni, co pracują w Niemczech na innych takich jakichś tam pozycjach, czy jakby od ich strony widać coś takiego podobnego, tą powiedzmy bardziej kierownictwo management składa się z innych członków niż Niemcy, powiedzmy. Drugie, płaca minimalna rośnie, a to inne im. Płaca minimalna rośnie, już tak kiedyś było, czytaj, równanie do gorszego, bo niestety pracodawcę nie będzie stać, by dać podwyżkę tym, co już dobrze zarabiają, a będą musieli na tym minimalnie, więc jak to się kiedyś zrówna, to niestety ten lepszy pierdzielnie beretem o podłogę i będzie palił franka, że nic nie umie. I hajs będzie miał taki sam ten, co płacą minimalną. Czysty socjalizm. No dzisiaj właśnie tutaj rozmawiałem z jedną osobą, pokazując ten wczorajszy wykres na Bankierze, tak? Co tam była ta inflacja rok do roku, czyli dynamika jej zmiany. No i tutaj żeśmy rozmawiali i potem na grupie też rozmawialiśmy też o tym. I padły dosyć ciekawe takie rzeczy, ponieważ okazuje się, tak jak tutaj żeśmy na takim wykresie mieli, że wzrost płac postępował też bardzo dużo i zobaczcie, jak powiedzmy mamy jakiś produkt i 15 lat historii, to możemy pokazać na przykład bazową inflację oraz wzrost tego, tak? Cały trik polega na tym, że w książkach i w różnych tam, nie wiem, definicjach pokazują, że inflacja, czyli ta rok do roku, starają się wmówić, że to jest ta inflacja, tak? I to nie jest ta inflacja, bo na podstawie tej inflacji rok do roku, czyli nie tak pokazanej, a powiedzmy, wiecie, różnica pomiędzy tym a tym rokiem to będzie na przykład to, różnica między tym a tym rokiem to będzie to, wykres w ogóle inaczej pokazuje. Wykres by pokazywał coś w tym stylu, tak? Coś mniej więcej, a nie wzrost powiedzmy na poziomie 10 lat, nie wiem, 500%, tak? Tylko tu będzie 10%, tu będzie 5%, coś takiego. I na podstawie tych zmian rocznych
jest regulowany dostęp do pieniądza, czyli albo procenty idą do góry, albo procenty idą do dołu. Ja to później na innym odcinku w ogóle to rozpiszę, dzisiaj nie będę o tym mówił, tylko koniec końców chodzi o to, że doszliśmy tutaj do takiego ciekawej takiej interpretacji, że rosnące zarobki, które gonią tą inflację, tak, mimo iż słabsze, rosną cały czas, okej, okay? I nikt nie patrzy, jak długa, jak wysoka jest ta inflacja i jak wysokie są te zarobki i nikt nie zadaje pewnego jednego pytania, o którym się jeszcze nie mówi, a mianowicie o płynności. Wiecie, na podstawie tych tutaj rok do roku podejmuje się działania, czy na przykład wepchnąć ludzi pod kolejne kredytowe stosy, wiecie, bo do dróg to musi być kredyt, ktoś musi brać kredyt, tak? I ludzie, którzy chcą kupić dom, no to wiadomo, nie nadążają, bo cały czas te koszty wzrastają, więc nie odłożą z wypłaty, więc muszą wziąć kredyt. A kredyt to znaczy, że więcej kasy wpłynie do gospodarki, biorą go, kupują, podwyższają ceny. I teraz tak, jeżeli tych kredytów nie ma, to pomyślcie sobie ten wzrost płac, który też następuje. Kto będzie w stanie, tak jak to jest to opisane, płacić każdemu, powiedzmy, 4000 zł, czy tam 3500, czy tam ile to jest. Pomyślcie sobie, ile będzie. I pomyślcie sobie, każdy ma zarabiać takie minimum, a nie będzie tej płynności. Ta płynność gdzieś się oberwie w tym miejscu. Co się stanie z ludźmi, żeby na przykład utrzymać tą minimalną, bo to będzie minimalna, prawnie nie będzie można robić. Zobaczycie, co się będzie stało. Naprawdę teraz widać to, że ta ogromna podaż pieniądza i wzrost zarobków, jaki tam był, tak, powiedzmy, co roku jak następował, żeby gonić tą inflację, tak, bierze się właśnie z tej płynności, która następuje. A co jeżeli ta płynność nagle flup, wyparuje? To już nie chodzi o to, żeby spłacać te odsetki z tego kredytu, tak? Tak jak pokazuje, że no, zaciągamy kredyty, tak? Mniej więcej ten wzrost gospodarczy tutaj był, a tu są odsetki. To już nie chodzi o to. Chodzi o to, z czego, jeżeli ta płynność się oberwie, pracodawcy będą płacić swoim pracownikom, skoro takie koszty wzrosły. To jest bardzo ciekawe. Tu mam Biedronkę, zobaczcie, Mars, jedną złotówkę, jakaś tam kawa, 4, jakieś tam Rama 3,50, tak? I zobaczcie, inne tutaj produkty, to jest Biedronka, nie wiem, z którego roku, 99 rok. I zobaczcie, zwykle można wziąć inflację z takiego, powiedzmy, poziomu zero, gdzie była stabilizacja, zwykle to jest po kryzysie, i później na przykład od niej odnieść się, czyli to jest inflacja, powiedzmy, 100%, a później od niej odnieść się do wzrostu. To jest taka inflacja bazowa. Także, ale o tym będziemy rozmawiać. Tak mniej więcej w dzisiaj rozmowie właśnie z tą osobą zadawałem takie pytania i ułożyłem takie jakby takie małe zadania, które każdy może zrobić i zobaczyć, oh my god, jak to wszystko wygląda, oh my god, jak to wszystko jest zakłamane, ok, jak to wszystko jest zakłamane. Dobra, zmiany w systemie handlu uprawnieniami do emisji, to jest w ogóle scam, to jest dopiero scam, żeby handlować papierami, to jest kolejna derywatywa, kolejny szulernia. Od stycznia system EU ETS zostanie rozproszony o emisję transportu morskiego, aby pomóc Europie osiągnąć cel redukcji emisji netto. To jest dopiero popieprzone. Ciekawe, jak oni to policzą. W systemie ETS to rząd ustala maksymalną dozwoloną ilość emisji, jaka oznacza w praktyce, że żeglugowce będą musiały kupować i wykorzystywać uprawnienia do emisji EU ETS. Za każdą tonę zgłoszoną emisji CO2 i przenosić koszty na swoich klientów. Kolejne zmiany będą wprowadzane stopniowo, począwszy od 40% od 2024. Więc zobaczcie sobie, do każdego transportu jak wzrosną koszty wszystkiego. A rosnące koszty? Ogólna inflacja każdych produktów będzie rosła. Nie rok do roku, czyli różnica, żeby sprawdzić, czy do góry, czy do dołu, tak? Tylko całościowa, taką, jaką, powiedzmy, musimy zapłacić za ten produkt i po jego wzrostach. Ciekawe, ile teraz rama kosztuje, tak? Z czystego punktu widzenia, zobaczmy, czekaj, ile rama kosztuje. Rama ma... margaryna polska. Zaraz zobaczymy. Ile rama taka kosztuje? Grafika. Ile koszt? Zaraz, ile kosztuje rama? Rama margaryna, sklep internetowy.
7,39, czyli mniej więcej poszła 100% do góry taka rama. Cena za kilogram, a to jest 400 gram, a tamta była ile? A tamta była rama 500 gram, a ta jest 400 gram, a właśnie, czyli dochodzi do tego jeszcze tak, nie dość, że mniej mamy, to jeszcze idzie to do góry, tak, to do góry. I tutaj oferta, wiem, dyskont spożywczy Biedronka, może były też jakieś promocje, także wiecie, o tym powiem, bo to jest bardzo ciekawe doświadczenie i każdy będzie mógł zrobić sobie to sam, dobra? Każdy będzie zrobił to sam, także ciekawe, ciekawe bardzo rzeczy tam wyjdą. Dobra, jeszcze dalej idziemy, słuchajcie, pracowałem, to jest to, co mówiłem ostatnio o tym, że te projekty, wiecie, i wszystko idzie do przodu, tak, że mamy zamówienia, mamy wszystko, tak, będzie wszystko robione, remonty, jakieś tam różne rzeczy. Słuchajcie tego, tak było właśnie w Irlandii. Pracowałem w 2008 roku w firmie spedycyjnej w Irlandii, otworzyli drugi oddział w Dublinie, przymiarki były do 5 innych miast i nagle, BOOM, wszystko jebut. A tak fajnie było, nowe auta, magazyny, ludzie i zostali tylko ci, co za trzech robili, w tym ja. I tu jest odpowiedź jeszcze. Do dzisiaj nie mogą się pozbierać i firma 30 lat na rynku. Tak właśnie było w Irlandii. Piękne plany, wszystko osiedla i następnie osiedla przez 5, 6, 7 lat stały w takim stanie, jakim je zostawiono. Po prostu ciach. Były rozkradane częściowo, w ogóle w Cork na przykład istnieje taki duży, duży apartamentowiec, który jest po prostu opuszczony. Został zbankrutowany i już tam od chyba od 2007 roku już tam nic nie ma. Już jest on przejęty przez bezdomnych i tam oni uderzują. Taki duży, duży. Ja kiedyś chyba nagrałem to, jak na samym początku kanał jeszcze otwierałem. To chyba kiedyś było, ale nie pamiętam, jaki to był odcinek. Nie pamiętam. Może kiedyś, może mam gdzieś nagrane, to dał takie nagranie, ale nieźle wygląda. I teraz sprostowanie, słuchajcie, bo tego nie wiedziałem. Pamiętacie? Palau Stablecoin, to wczoraj mówiłem, że Ripple z tym państwem tam się dogaduje, żeby ten, jest stablem na publicznym XRP Ledger. Do wglądu transakcje dla każdego. To jest bardzo ciekawe. Nie wiedziałem o tym, to jest bardzo ciekawe, więc tutaj dobrze mnie poprawiono. Oni uznali, że nie chcą tworzyć tego na prywatnej wersji XRP, czyli XRP było doradztwem, a oni mieliby swój blockchain, tylko tworzą go od razu na publicznym. To może być huge news dla XRP. Jestem pewny, że kwestia tego obywatelstwa z KYC, bo tamte obywatelstwo można, też będzie zapisane na tym samym blockchainie. Powiem wam, że to może być duże, to może być duże, tylko nie wiem wtedy, no nie wiem, trochę takie może być też ciekawe, bo będzie widać po prostu, jak ten rząd drukuje to wszystko i jak robi ludzi w balona, także no nie wiem, to może być bardzo ciekawe, ale no nie wiem, wiecie, jeżeli nie jest się emitentem, jakby nie ma się kontroli nad swoją walutą, no nie wiem, bo tak, z naszego punktu widzenia jest to bardzo dobre, ponieważ wtedy my mamy wgląd do skanera, tak, do takiego Ripple skaner i widzimy, co gdzie się rozchodzi, to jest po prostu zarąbiste, ale wiem, że banki nie będą chciały się tym dzielić, banki centralne, więc nie wiem, jak tutaj, to powiem wam, że wow, w takiej wersji, jakbyśmy mieli na przykład CBDC, widziano by wszystko, co robi rząd, no i wtedy wybory oraz jakieś inne rzeczy byłyby troszeczkę trudniejsze dla tego rządu. Dobra. Tym razem Maja potrzebuje tutaj, napomagam, wsparcia, więc walkę z rzadką chorobą, także tutaj będzie zrzutka, no i mówię, będzie coraz ciężej, więc trzeba sobie pomagać. Fear and Greed, czekam na odpalenie właśnie tutaj, zbieranie, akumulację i jeszcze final slam, czyli Bitcoina dominacja ładnie by spadła, wtedy mielibyśmy Janusz Extreme Greed, no i wtedy dopiero czas się żegnać, tylko to by potrwało, wiecie, z tydzień, może nawet dwa, to by było piękne, tak na gwiazdkę jeszcze, także kto wie, może gwiazdkę będziemy spędzać tutaj z monitorem, przy monitorze, data bardzo ładnie, Rose troszeczkę zaczęło iść, TRB na finalny ten short, ładne podbicie. DIA wreszcie zaczęła się zbierać. Właśnie zobaczcie tą DIA, ja opuściłem tą DIA, ale ta DIA wreszcie zaczęła coś tu pokazywać, chociaż już po fakcie. Zobaczmy wszystko DIA. 43 centy, pięknie wyskoczyła. A to bestia. Pięknie wyskoczyła. No i zobaczcie. I te coiny zaczynają pompować, to jest, zobaczcie, po 50%, spójrzcie. I te DIA, pamiętacie, to jeszcze czekali, żeby tutaj ten breakout, czekali. Bam!
Także czekam w tych koniach, co mają podobne takie paterny. No i czekam na te wybicia. Czekam na przykład na banda, żeby wreszcie ten band, zobaczcie, bardzo ładnie, żeby wreszcie on zaczął w tym springu iść do góry. Ma moc? Ma moc. Vamos! A na tygodniówce? Ma moc. Chciałbym, żeby band po prostu też wykonał bardzo podobny ruch do neckline'u. Na $3 dziękuję, odpaliliśmy fajkę i tyle. Dziękujemy. Dziękujemy. Do widzenia, proszę pani. Także, o tutaj zobaczcie, wynagrodzenie minimalne. Patrzcie, jak szło i można porównać to z inflacją. I tutaj kryje się takie coś, co właśnie żeśmy namierzyli. Bo tak, jeżeli zbadamy sobie podnoszenie najniższej krajowej, to ona troszeczkę rosła, ale jak porównamy to z... Zobaczcie, jak tutaj urosło, 2012-2011. Ale jak porównamy to z rosnącymi cenami produktów, i to jest bardzo ciekawe, żeby każdy wykonał na przykład takie doświadczenie, na swoich produktach. Wtedy budujemy swój koszyk CPI. Nie jakiś oszukany, który wiecie, jeżeli jakiś produkt rośnie za bardzo w koszyku państwowym, to jest on pyk wywalany, tak? I zastępowany jakimś chłodniejszym produktem, który nie rośnie, tak? I wtedy nagle mamy CPI, czyli tą inflację, powiedzmy tutaj podawaną rok do roku, tak? Ten wskaźnik, tak? A okej, że ona nie rośnie, ale to już jest samo zakłamywane. Jakby zostawili oryginalne produkty, to też by wykazało, że nawet ta rok do roku zaczyna nam nagle postępować i nie jest to 10, a powiedzmy nawet 30%, tak? Nawet 30%, powiedzmy, w tym miejscu. Więc oni tutaj tak, nie, wszystko jest w porządku, inflacja jest nisko, bla, 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 ale to nie jest to, to nie jest to, to nie jest ta miara. Oszukaństwo jest już w samym pomiarze, potem drugie jest oszukaństwo w rok do roku, że to jest jakby używane do druku. Co z tego, że ceny poszły tak wysoko, tyle pieniędzy już dostajemy, zobaczcie, rok 2009 było 1200, rok 2022 jest 3000. Powiedzmy, 3x wzrosły płace. I tutaj się kryje ten czarny łabędź. Wzrost tych płac, ok, minimalnych, jest spowodowany tym, że jest dużo pieniądza w obiegu. A co się stanie, jeżeli nagle tych kredytów nie będzie i przestanie być tyle pieniądza w obiegu, a trzeba płacić tyle, teraz już chyba 4000, tak? Co się stanie, jak myślicie? Czy teraz widzicie to, o czym mówię? Że nieważne są, czy stopy pójdą do góry, czy stopy pójdą do dołu. I czy ludzie po prostu będzie stać na kredyt. Ważne jest, czy ludzie będą mieli pracę. Rozumiemy? O tym praktycznie się nie mówi. Pięknie to dzisiaj, ciężko mi tak to pokazać było, ale dzisiaj CK bodajże, czyli CK dał piękny taki opis i bardzo ładnie, bardzo ładnie. Manta New Paradigm, czyli taki nowy projekt, który startuje. Okay. Wejdźcie sobie na wejdźcie sobie na Twittera właśnie tutaj tego projektu. Można zalokować na przykład Ethereum i po prostu za 60 dni dopiero będzie wypłata i można dostawać tam takie rewardsy na sieci i po prostu później będą tam różne bonusy po 60 dniach otwarcie. I tutaj zobaczcie, jest porównanie New Paradigm, czyli nowa L2 tutaj startuje, tak? No i w ogóle i ma być tutaj wszystko. No zobaczymy. Ma tutaj od razu mieć duże współpracę. Sporo ludzi w ogóle zebrali. Oni chyba 60 tutaj, gdzieś było napisane fundowanie 60 milionów. Takie box pieces się tutaj dostaje, tak? Na tym. I można tu wchodzić, lokować. Nie wiem, to jak chcecie, po prostu wejdźcie sobie sporo. Users who participate actively in a Manta network and other L2 networks including Linea, Build on Base, ZK Sync are considered value users, specify referrals. Czyli jeżeli tam dużo działaliście, będziecie mogli na przykład dostawać linki do zaproszeń jeszcze do innych, dla innych użytkowników. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Także zobaczcie to, jak to wygląda. I no i cóż, farmujcie jak trzeba. Blockchain Bank właśnie przechodzi na DeFi. 18 zaczął się właśnie swap, czyli przedwczoraj. No i tutaj właśnie to już czytałem. Także pamiętajcie, swap na ich apce jest darmowy. Później tylko na razie nie będzie można tego wypłacić, bo tam oni przechodzą z tą jedną na drugą apkę, więc tutaj nie panikujcie. No i cóż, ja jestem w tym, czekam. Kolejną tutaj rzeczą, nie wiem czy macie tak zwany Toncoin, w waszym Telegramie jak zrobicie sobie na szukaj, napiszecie małpa, wallet, to wtedy wchodzicie do walletu telegramowego. Bardzo prosto go utworzyć, po prostu też wpisujecie swoje seedy i wchodzicie właśnie
w ten wallet telegramowy, tak? I which one is more excited? Toncoin oraz Notcoin, tak? Znaczy Notcoin i Notcoin, ok. Tutaj zobaczcie, sporo jest na temat tego w Polsce, bodajże chyba jest największa liga, jeśli o nim wiadomo. I tutaj, jeżeli zapisujecie się i dajecie te coiny, plus potem jeszcze zapraszacie usera, znaczy w ogóle z zaproszeniem usera trzeba, czyli na przykład kogoś znajomego, obojętnie, tak? To już zaczynacie dostawać te bonusy i tak jakby kopanie w tej sieci. To jest taki meme, który zaczyna być bardzo szilowany i później pewnie będzie zrzut tego airdropu całego. Także nie czytałem dużo na tym coinie, ale robi się niesamowity hype. Nie wiem, dużo ludzi będzie zrzucało swoje torby, ale słuchajcie, to raczej nic tutaj za dużo nie kosztuje. Można spróbować, pamiętajcie. Czemu nie? Kolejny, Solana Gon. Okay, Solana Gon. Solana Gon w tej chwili ma ten taki wykres dosyć, jeśli o to chodzi. 150 tysięcy tylko płynność. Nie wiem, czy to będzie, wiecie, stabilny projekt, czy niestabilny projekt. Chodzi o to, że jest to bot, bodajże jeden z pierwszych botów, które, tak jak tutaj widzę Solana Gon, tak jak Banana Gon, tak? Który może zawojować, jeżeli nie jest skamem, może zawojować na polu Solany, a jak wiadomo, tam sporo się teraz dzieje, i być pierwszym z tych botów i tak samo może pompować. Także nie, zobaczcie sobie, jak to tutaj wygląda, tylko nie widzę tej trakcji na samym początku, także tutaj nie ładowałbym zaraz miliardów, bo no nie wiem, ale market cap jest dosyć wysoki jak na taki projekt, więc to napawa takim optymizmem, ok? Także pamiętajcie, Solana Gon i tutaj jak widzicie na stronę tej Solany, tu macie kontrakt. Ja bym używał oryginalnego kontraktu, a nie tak wyszukiwał ręcznie, bo mówię, i wallet na Solanę, Phantom Wallet. Immutable Leaks zaczyna jeszcze postępować i chcę tutaj zrobić Single Identity Wallet, który będzie łatwo dawał możliwość jakby noszenia tych wszystkich digital assetów, achievementsów, identities, czyli robią cross-chainowy, multi-gamerowy wallet do różnych gier. To jest ogromne. To samo celuje GameSwift, więc będzie tutaj niezła konkurencja. Oni chcą robić płatności, ale mniej więcej pewnie to samo tutaj będzie. Także GameSwift jest od strony płatności, a ci od strony walletu, jakby trzymania i swapów, pewnie NFT-ków, ale wydaje mi się, że GameSwift też będzie w tą stronę szedł. Także zobaczymy, kto będzie prężniej się tutaj poruszał. Tak przynajmniej jest moje zdanie. Nie widziałem tego w GameSwiftie, ale z tego, co jak GameSwift się rozrasta i w ogóle, to prędzej czy później takie rzeczy raczej będą też tutaj spotykane. Albo jeszcze jedna osoba robi wallet. Sleeping Giant, VeChain zaczyna się powoli tutaj podnosić. Zobaczcie, VeChain, a zobaczmy jak VeChain stoi tutaj sobie w cenie. L1, VeChain, VET. Powolutku zaczyna tutaj, to oni mieli cenę pewnie bez logarytmiczną, ARAK. Także VeChain powoli wychodzi, tylko mamy tutaj 1,6. No też poszedł 100%. Te coiny duże, dopóki nie pokonają tej bariery tutaj, okay, to na razie nie będą tutaj za bardzo pompować. Jak one zaczną pompować, wtedy zacznie się rynek. I być może, jeżeli one zaczną pompować teraz na tym zejściu dominacji Bitcoina, to może będzie ostatni ten finałowy tutaj wjazd, blow off top, wszystko do góry. Wtedy jeszcze więcej nowych ludzi wejdzie, uwierzą to wszystko, kupią teraz swoje hodl i potem będzie o rany, portfolio będzie topniało. Także pamiętajcie, moja dewiza jest to teraz nie hodl, a trade. Nie hodl, a trade. Nie hodl, a trade. Niespokojnie na Morzu Czerwonym. Okay? Houthi, zaatakujemy statek każdego kraju. Zobaczcie, co się dzieje. A co mówiłem, jak tylko to się zaczęło? Zaatakujemy na Morzu Czerwonym statek każdego kraju, który podejmie działania wymierzone w Jemen. Oświadczył we wtorek w Kairze Mohamed Ali al-Houthi, jeden z przywódców wspieranej przez Iran jemeńskiej milicji. Czyli zobaczcie, Iran wspiera, ok? I zobaczcie, tak jak mówiłem, będą blokady spowodowane tutaj konfliktem, że no, słuchajcie, musimy zablokować morze, bo tutaj będą strzelanki. I zaczynamy te show. Czyli podsumujmy, co mamy. Mamy stopy procentowe na wysokim poziomie, czekamy na spadek. Mamy bezrobocie, które jest na samym dole, czekamy na wzrost. Mamy zwalnianie ludzi powoli, to już widzimy. Mamy rosnące koszty frachtu, okay. Mamy blokady frachtowe, zbliżający się jakiś oh my god apogeum. Mamy SP500 na all time high, zaraz kolejną wiadomość tutaj pokażę.
I jak myślicie, ile to jeszcze potrwa, zanim coś tutaj... A i mamy jeszcze nową chorobę, która rozprzestrzenia się już niedługo, nie będzie trzeba być w ogóle chorym, żeby być chorym. I to wszystko zmierza, jak wiemy na wykresie, do super eventu, który bardzo ładnie się rysuje u nas już od 2020 roku, od listopada. Amerykańska ulica załadowała się w akcję. Co mówiłem parę odcinków temu? Ape thinking. I to już nie ulica, a fundusze emerytalne tak samo. Po raz ostatni taka sytuacja miała miejsce w 2007 roku, na szczycie poprzedniej wielkiej hossy. Dziękuję bardzo. Często te tak zwane all families i te wszystkie inne gospodarstwa domowe używają tych właśnie brokerów, którzy w ich imieniu kupują te różne inne akcje. Czyli te fundusze, które mówiłem, że jeszcze mają się do końca grudnia zapakować, ponieważ muszą wyrównać te rachunki, czyli dollar in, dollar out. Jak jest dollar in, kupują tak jak jest. Tam nie ma strategii, że słuchajcie, teraz nie hodlujcie, lepiej teraz troszeczkę może przytradować, żeby zmniejszyć ryzyko ewentualnego spadku z giełdy. Tam nie ma. Tam jest po prostu bam, dollar in, chcesz wypłacać, dollar out. Nikogo nie interesuje. Ci ludzie, te fundusze nie są po to, żeby myśleć o waszych pieniądzach. One są tylko po to, żeby wykonać rozkaz i tyle. Tam nie ma jakiejś strategii. Tam jest tylko strategia, żeby ulokować, jak da to da, wyjąć. Tak to wygląda. Także tym odcinkiem żegnam się z Wami, pamiętajcie, Nexo, link jest pod spodem, są różnego typu promocje i na karty też, i też możecie tutaj sobie się zabezpieczyć, także pokazuję też te platformy, Twisborg też niedługo będzie miał kartę, Blockchain Bank też będzie miał niedługo kartę i pokazuję te platformy, ponieważ w tej chwili można dostać różnego typu bonusy, w Nexo jest to 10% trzymania tego tokenu ich, tak, i można wtedy dostawać różne inne tutaj bonusy i warto w tej chwili patrzeć na to, tak jak na Swissborgu na przykład, token jest w tej chwili tani i można podbudować sobie ten yield na mnożnik razy 2. No i wtedy, słuchajcie, jak ktoś nie traduje, a tylko skupuje, żeby sprzedać raz w hoście, no to i koszty zakupu są tanie, i stake jest też bardziej opłacalny. No nie wiem, i sam token, ten co trzymacie, na przykład tutaj powiedzmy Nexo, albo Blockchain Banku, albo Swissborga, też będzie szedł do góry, tak? Są duże szanse, nigdy nie ma gwarancji, duże szanse. Więc no to się nabija. W tej chwili to pokazuję, przypominam jak w tamtej hoście, pamiętacie Swissborga, mówiłem, że za 6-7 centów, o nikt nie chciał, bo Maciek spadł z 15 czy 14, a Maciek bam, dolar 30 później i było za późno i każdy o, teraz to przypominam, są te same głosy, naganiasz tutaj ten, spoko, za parę miesięcy już nie będę naganiał, bo nie będzie na co, także jak to chcecie i oczywiście Blockchain Bank, $50 w Blockchain Banku, Fidium właściwie, za ten mój link. Normalnie dostajecie tylko 5. I też ta karta tu będzie niedługo. Także dywersyfikacja karty płatności, tu w ogóle będzie rozbudowany tak zwany nowy bank, że będzie można mieć procenty z tego, co trzymacie. I to tyle. Na razie, trzymajcie się. Cześć.